Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejny odcineczek z gry Tony Taff i Noc Spieczonych Ściem. Odcinek oczywiście rozpoczynamy od nawiązania do komentarzy Dev Jeremiego, który dał mi kilka hintów pod poprzednim odcinkiem. Przede wszystkim musimy dać głos zombie, tak? Jeden z gargulców prawdopodobnie da się go poruszyć. I gdzieś tam w kuchni mogę iść na lewo. No dobra, w takim razie, nie pozostaje nam nic innego jak cofnąć się do zamku i sprawdzić, czy faktycznie te rzeczy, które mi napisał Dev Jeremy, będą tutaj wskazywały, że jest to prawidłowa ścieżka. Czyli w pierwszej kolejności co zrobimy? Udamy się do kuchni, nie? Skoro jesteśmy już tutaj, a kuchnię mamy tutaj na wprost. W sensie, nie iść na lewo, tylko tu, do góry. I tu podobno mogę iść na lewo, tak? A, i tu podobno też jakąś pułapkę będę musiał stworzyć. Mamy kredens. Wygląda jak antyczny mebel kuchenny. Udało mi się go otworzyć, ale... widzę, że ze środka żadnych elementów wziąć się nie da. Za to tutaj coś leży. Tubka karmelu. Gołębie odleciały. To z pewnością przez moją wodę kolońską. Chłopaki w biurze mówią, że jest, cytuję, po prostu odstręczająca. Koniec cytatu. Ja myślę, że gołębie i tak nie czują twojego zapachu. No dobra. Czyli tubka z karmelu trafiła do mojego ekwipunku. Dobrze wiedzieć, że to nadal tubka karmelu. Czy ja będę mógł ten karmel użyć na torcie? Nie mam zielonego pojęcia. Ładne naczynia. To tak naiwne, że nazwanie cię naiwnym jest za mało naiwne. Tony, proszę mnie nie obrażać. Może jestem naiwny, ale nie aż tak naiwny, żeby być naiwny. A jak mam to niby wsadzić pod płaszcz? Normalnie, ty jesteś zdolna bestia. Cóż, to płyn. Może coś na tej wodzie będę mógł użyć? Nie chcę mi się pić, a nawet gdyby mi się chciało, nie napiłbym się z tego. No dobra, ale wcześniej siedziały tutaj dwa gołębie. Być może ja muszę jakąś pułapkę na gołębie stworzyć. Albo po raz kolejny wlać tutaj płyn do myczenia naczyń. No dalej. Właśnie tak. Dawaj, dawaj. Teraz obróć się w prawo. Powiedziałem w prawo. Uważaj. Nie. Ta głupia czarna dziura wyssała mój statek kosmiczny z całą jego zmyśloną załogą. Tony, o czym ty w ogóle gadasz? To wlaliśmy tam ten płyn, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia. No znaczy, to wyglądało tak, jakbyśmy wlewali, ale... czy faktycznie go tam wlaliśmy? Nie wiem. Może gdy gołębie wrócą, to się dowiemy. Dobra, prawdopodobnie przyleciały. Ale odlatują za każdym razem, kiedy do tego podchodzę. Więc nie wiem. Może w jakiś sposób muszę je złapać, może nie. Mam dać głos zombiakowi, tak? Zombiak jest tutaj, w tym pomieszczeniu. Czyli obstawiam, że muszę mu przekazać megafon. W sumie miałoby to sens. Jakiś tam dźwięk z siebie wydobywa. Weź to, dobry człowieku. Ta... Czyli rozumiem, że mam wejść i ponownie otworzyć szafę. Wow! Cóż za przerażający dźwięk! Noga odpadła temu świniakowi! Ale po co mu noga odpadła? Co ja z tą nogą miałbym zrobić? To raczej jest kopytko. Plątanina sierści, kości i kleju. Przeklęta grawitacja. Moje plecy mnie zabiją. A, i widzę, że Tony reaguje podobnie jak ja. Też, kiedy mam się po coś schylić i coś podnieść, to
No nie jestem aż taki stary. Wygłupiam się. Ale czasami bolą mnie plecy. A coś niby z gargulca mogę zrobić, tak? Jakiegoś gargulca przestawić. Ruszyć. Skoro jesteśmy w tym miejscu, warto by było to wykorzystać. Ja z tym gargulcem próbowałem pogadać, więc być może to na tym gargulcu muszę coś użyć. Ach, niedobrze. Nie poruszyłem go ani o milimetr. Co za nieudacznik ze mnie. Taki nieudacznik, że nawet nie udało mi się wyegzekwować, żeby wydrukowano moją fotografię w słowniku pod hasłem nieudacznik. O! To był ten krokodyl, który zwiał Stoitoja. No i proszę bardzo, przestawiliśmy zegar. Miała być chyba 3:30, a jest 23:30. Hej, Chuck! Tak, Harold? Chyba nasza zmiana się skończyła. Zegar pokazuje 6 rano. Na co czekamy? Obawiam się, że czekamy, aż nasze stawy puszczą. O nie! Nie, znowu! Czyżbym to zrobił? Wygląda na to, że chyba będę musiał cofnąć to, co powiedziałem na temat tych maści na muskuły, które odesłałem. No powiem tak. Godziny 6 ten zegar nie wskazuje. Ale okej. Wydaje mi się, że tamte osobniki opuściły swoje stanowisko pracy. Więc warto by było się tam udać i zobaczyć, może coś zostawili po sobie. Ach, ten hełm przypomina mi ten optymizm szkolnych lat. Jedna z form inicjacji na członka bractwa polegała na uderzaniu głową w hełmie osła, dopóki nie padnie bez przytomności. Może ja będę mógł w jakiś sposób zdobyć ten hełm? Może gdybym tym rzucił? Rzucić kamieniem? To wykluczone. O dobra. Chyba przesadzam. Ale po co mi sta noga? Po co mi to kopytko? To coś jak łom, tylko bardziej włochaty. Coś jak łom powiadasz, tak? Jak łom. A może ja za pomocą tego łomu otworzę skrzynkę? No i proszę bardzo, coś wypadło. Oto Chuck, czy to znaczy, że zawiedzione nadzieje i rozczarowanie to wszystko, czego można się spodziewać od życia? Oto Chuck? Moje obolałe lędzia nigdy mi tego nie wybaczą, ale jeśli to ma pomóc ocalić pantaloniarza... To jest chyba jakiś rodzaj kamienia albo coś. Wielka skała osadowa. Piękna. No i świetnie. Mysia dziurwa. A. Co za wyobraźnia. A już myślałem, że będę mógł nakarmelować mysz. Może miech. Dostarczanie dziurze świeżego powietrza byłoby równie daremne, co trzymanie słoika pełnego własnej skrzepki. Dobra, to jest creepy. Lina, okno. Okno ze szprosami wychodzące na park. Nie jestem ekspertem w dziedzinie lin, ale gdybyś chciał mnie poprosić o pochopną opinię, powiedziałbym, że zdecydowanie jest to lina. Jest lina, tak? Dobra, udało mi się zdobyć 2 elementy, ale kompletnie nie mam zielonego pojęcia, po co mi jest potrzebna tubka z karmelu i otoczak. Z drugiej strony, chciałem sprawdzić, czy tej tubki nie będę mógł użyć na torcie. Tort mamy tutaj, zaraz. Wygląda na to, że ktoś już o tym pomyślał. Czyli jednak nie o to tutaj chodzi. No dobra. Więc wyjdźmy na zewnątrz zamku. I chodźmy do tamtego miejsca, gdzie były te 2 pomniki. Doktorze! Doktorze! Co to był za krzyk? Och, wielkie nieba! Myślałam, że dostanę ataku serca! Przepraszam panią, ale próbowałem przygwoździć mój cień do podłogi i uderzyłem się w palec. To wszystko. Och, no na przyszłość proszę uważać. Będę. Nie wierzę, że dała się na to nabrać. Co to było?
Och, przeglądałem właśnie swoją listę wszystkich słów, których jeszcze nie użyłem dzisiaj. Proszę mi dać dokończyć. Proszę bardzo, profesorze. Bachus, Radefort, heurystyka, decymwirat, orfizm i Machiavelli. To chyba wszystko. Okej. Porozmawialiśmy sobie z gospodyni, na którą musimy zrobić jakąś pułapkę w kuchni. Jak my to zrobimy? Nie wiem. Tak, Gwendel i pies. Obstawiam, że nie będzie nowych opcji dialogowych. Witaj ponownie. Jak interesy? Źle, a będzie jeszcze gorzej! Cóż, właśnie widzę. Nie ma dziś w parku zupełnie nikogo i w związku z tym ta atrakcja... Ach, czy nikt nie zlituje się nad biednym ślepcem? Tak przy okazji, nie masz może przy sobie... Ha, ha, ha. Co za ironia. O to samo miałem spytać ciebie. Tak śmieszne, że nie wiem, czy się śmiać, czy podciąć sobie żyły! Mam nadzieję, że wciąż będziesz żywy, kiedy tu wrócę. Ale Tony to mówi z taką ironią, jakby no chciał, żeby ten gościu naprawdę podciął sobie żyły. Dobra, tu wzięliśmy sobie śliwkę, mieliśmy iść praktycznie od drugiej strony. Drzwi. No wydaje mi się, że z tą owcą też coś będziemy musieli zrobić. O, coś tu leży. Mamy nóż. Jestem zupełnie pewien, że manipulowanie tym narzędziem w efektowny sposób przyniosłoby podobny rezultat, co władanie nożem. Powiedzmy, że już to... Muszę pamiętać, żeby podziękować tym dwóm przyjaznym komikom. Nóż trafił do mojego ekwipunku. Tu też mam jakieś wgłębienie. Rodzaj dziwnego pająkokształtnego... Śliwka nie odniesie tu żadnego efektu. Tubka karmelu? Czasami życzę sobie, żebym to ja tu do... No to nie wiem, co bym miał tutaj użyć. Płyn do mycia naczyń nie ma... Może nic, po prostu. Jest dziurwa i tyle. Dobra, wziąłem nóż. Mam nóż. Otoczak. A w sumie ten oto... A, dobra, poczekajcie, bo coś mi przyszło do głowy. Bo tutaj mamy katapultę. Może ja ten otoczak będę mógł wystrzelić? Może to jest jakiś rodzaj pocisku? Mam też nóż, więc teoretycznie będę mógł przeciąć linę. Gdziekolwiek ona jest. O kurde. Wbiliśmy się w dach. Ale w sumie tylko tyle. Och, no cóż. I tak był stary. Zrobiliśmy dziurwę w dachu. Okej. Ale po co? Czy ja coś teraz tam dostrzegę? Co to był za hałas? Och, nic szczególnego. Przeprowadzałem tylko próbną eksplozję nuklearną. To wszystko, tylko próba. Co? Próba nuklearna tutaj w zamku? Cóż... Cała przeprowadzona w kuchni? Zgadza się. Ale profesorze, jak pan to przeżył? Pozwolę sobie nauczyć panią pewnego triku. Tak, słucham. Sekret leży w skręcie nadgarstka, to wszystko. Aha! Ona łyka wszystko, co my mówimy. Proszę mi wybaczyć, proszę pani, ale czy... Powinnam powiedzieć nie. Jakie w ogóle mamy tutaj opcje dialogowe? Czy może mi pani jeszcze raz powiedzieć, gdzie mogę znaleźć właściciela parku? Szybko proszę włożyć twarz do przyrządu do rozpoznawania twarzy
No właśnie, potrzebujemy jej twarzy. W sumie to głupio brzmi, potrzebujemy jej twarzy. Ale chcielibyśmy się dostać do tamtego budynku. Czy moglibyśmy jeszcze raz spróbować i sprawdzić, czy potrafi pani widzieć tyłem głowy? Na temat tortu w korytarzu. Zastanawiałem się, czy może mi pani powiedzieć coś więcej na temat tortu w korytarzu. Ale jak to jest powiązane z pańskimi doświadczeniami naukowymi? Och, ależ oczywiście, że jest. To nie ulega wątpliwości. Czy chce pani dać do zrozumienia, że nie traktuję sprawy w profesjonalny sposób? O nie, nie, nie miałam tego na myśli. Więc proszę dalej. Zrobiłam ten tort sama, na urodziny szefa parku. I? I pomyślałam, że dam mu go, jak tylko skończę sprzątanie. Próbuje pani zmienić temat, prawda? Nie, nie, wcale nie, ale faktem jest, że... Po co to wahanie? Próbuje pani coś ukryć? Och, ależ, ale ja szczerze... Dalej, proszę to wykrztusić. Tort, szef, ja... Proszę mi powiedzieć prawdę. Och, no dobrze, to ja zastrzeliłam Kennedy'ego. Zmusili mnie, mieli zdjęcia. Byłam młoda i naprawdę potrzebowałam pracy i... Rany. Więc mieli rację, gdy mówili, że Yeti nie ma z tym nic wspólnego. Och, moja stracona młodość. Te wszystkie miesiące studiów, wszystko na marne. Och, może już pani wróci do swoich zajęć. Bardzo dziękuję. Ja nie wiem, kto tu jest bardziej nienormalny. Tony czy gospodyni? Dobra, ale co my chcieliśmy zrobić? No właśnie, co my chcieliśmy zrobić? Sprawdzić, co to jest za dziurwa, tak? Zrobiliśmy dziurwę, ale ta dziurwa nie jest interaktywna, więc... Może coś z tymi gołębiami to ma mieć wspólnego? Bo te gołębie odlatują. I one teraz tu przyleciały. No dobra. Fioletowe gołębie. Jak ta śliwka troszkę, nie? Może to jest jakaś podpowiedź, żeby nakarmić śliwką gołębie. Ale jak? No nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ale mamy nóż. U góry widzieliśmy linę. Więc być może, obstawiam, że może tą linę będę mógł przeciąć. Dokładnie. Spróbujmy. Nie ma powodu, aby to ciąć innego niż głupota osoby, która mnie o to poprosiła. Czyli liny jednak nie da się przeciąć. Wiesz, czasami musisz być naprawdę zdesperowany, jeśli... Okej. No myślałem. Myślałem, że będę mógł się w jakiś sposób pozbyć tej liny. No to nie wiem, znowu jestem w kropce, nie mam zielonego pojęcia, co robić dalej. Gdzie iść, co robić, z kim pogadać, gdzie użyć tubki, gdzie użyć noża, gdzie użyć śliwki. Z gospodyni porozmawiać się nie da. No, Tony. Ej, ty... Kompletnie nic! Lepiej skończę tę pogawędkę, zanim wejdzie... Chyba ma pan rację, kochanienki! Na razie, panie... Może mógłby mi pan powiedzieć, co przyniesie dzień jutrzejszy? Cóż, jednego dnia siedzisz w marmurowym pałacu wśród palm, następnego rozwalasz sobie łeb w toalecie dworcowej, żebrząc o drobne, a znowu kolejnego dnia szybujesz w wahadłowcu na Marsa. Czy życie nie jest wspaniałe? Skoro tak sądzisz... Musi być ślepy, skoro wciąż chodzi tak ubrany. Co za styl.
Co za styl... Co panu diabła wyrabia? Niech pan zostawi mojego psa w spokoju! Albo pokażę panu, jak wygląda pana układ wydalniczy od środka! Aha, wydałeś się. Skoro jesteś ślepy, to skąd wiedziałeś, że schylam się, żeby podnieść twojego psa? Och, dobra, złapałeś mnie! I co z tego? Jak to i co z tego? Naprawdę myślisz, że stać mnie na styl życia, do jakiego przywykłem jako nadworny błazan? Niech zgadnę. Poprawna odpowiedź brzmi nie, prawda? No właśnie! Dlatego też dorabiam sobie, wyciągając kasę od naiwniaków jak ty! Jesteś oszustem i w dodatku niegrzecznym, wiesz? Przyznaję, że jestem oszustem, ale czemu niegrzecznym? Gdybym chciał być niegrzeczny, nie użyłbym przenośni, aby opisać, z czego żyje twoja matka! Hej! Przeżyję obelgi pod własnym adresem, a nawet stopiony ser w moich trampkach, ale odwal się od mojej mamy do diabła, albo... Albo co? Albo... Pan cały czas mówi do mnie? Wiem, że to nie w moim stylu, ale ten zapchlony cham zasługuje na nauczkę. Okej. Może teraz będę mógł przeciąć linę. Bo tak patrząc na to okno... No nie wiem. Później sprawdzimy. Worki, grabie. A może będę mógł zabrać jednak te grabie? Nie mam zamiaru zajmować... Nie. Co byśmy mogli zrobić dalej? No bo tutaj mamy tylko i wyłącznie tomowce, nie? Żadnych elementów... Wziąć się nie da, owca. Kto cię stworzył, cudowi, któż ci się nad tak wydzie, by co, kto cię cudo... Ten wierszyk już słyszeliśmy. Owieczka, chcesz śliweczkę? A powinienem? A może ja muszę ją ostrzyc? Droga owco, wygląda na to, że przyszłaś tu na umówione spotkanie z doktorem Nożem. O! Ale ją opędzlowaliśmy. Tak, przepani. Mycie i czesanie. Należy się $30. Ha, 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 ha. Cóż, tak czy inaczej wełnę sobie zostawię. Fuj, co to jest za flegma? Nic prócz wstrętnej i plugawej góry zawiesiny. Sama myśl o dotykaniu tego zwiększa mój rachunek u psychoanalityka. Sama myśl o dotyk... Nie mogę wziąć flegmy, ale mamy za to wełnę. To tak durne jak próba... O, ale mogę wciągnąć to za pomocą strzykawy. Szybko i czysto. Oto ręka prawdziwie profesjonalnego użytkownika flegmy. Pełno w tym lepkiego, gęstego śluzu. Czyli mamy jakiś gęsty, lepki śluz. Coś w rodzaju kleju, tak? Zapomnij o tym. No dobra, dobrze wiedzieć. Wiesz co? Każdy ma świetny plan. Biedna owca. Szkoda mi jej, naprawdę. Zimno jej jest. A może... Szalikiem będę mógł ją okryć? Poczekajcie, sprawdzę. Mogę cię zapewnić, że to nie byłoby tak śmieszne, jak ci się zdaje. Jednak nie. No trudno, musi marznąć. I tak już jest przeziębiona. Czy coś tu jeszcze będziemy mogli zrobić? Hanterki, tak? Tylko i wyłącznie. Tamtemu gościowi należy się nauczka. Tak powiedział Tony. A może faktycznie? Udamy się na górę i ponownie spróbuję przeciąć linę. Tylko czy do tej liny coś jest zawieszone? Ale skoro tam wisi, to chyba tak.
i dokonam na nich srogiej pomsty w zapalczywym gniewie i poznają, że jam jest pan, kiedy wywrę na nich swoją zemstę. O! Spadł kolejny gargulec. Chwileczkę. Może to właśnie ma na myśli mój psychoanalityk, kiedy nieustannie mówi o złudzeniach wszechmocy. No powiem tak, gdyby gościu był niewidomy, to na pewno by nie zwiał. A tak widział, że coś leci z góry, widział cień powiększający się nad nim. I będziemy mogli wziąć psiura. A ja chyba wiem, gdzie będę mógł tego psiura wykorzystać. Może to jest mój bilet na wyjście z zamku i udanie się ponownie do wesołego miasteczka. Pies. Co za styl. Aha, teraz już rozumiem, dlaczego ten pies nic nie robi. To tylko wypchana zabawka. Łe, to tylko jest pluszak. Co za styl. Granit Gwendel. 1-0. Obawiam się, że zapominasz, że w tym wszechświecie masa jest właściwością ciała, służącą mu, aby mogło się oprzeć jakiejkolwiek modyfikacji swojego stanu inercji. Ale tak czy inaczej sprawdzę, czy będę mógł tego pluszaka użyć na psie, który pilnuje tutaj wejścia. Takie traktowanie to obraza dla wszystkich wypchanych zwierząt. A, czyli nie mogę. No dobra. To gdzie w takim razie miałbym użyć psa? Hej, ale ja mam niezachwiane zasady etyczne, wiesz? Czekajcie, mamy wełnę. Może tą wełnę będę mógł wepchnąć w smoka na dole. Ale po co? My musimy w jakiś sposób... No właśnie, coś przy tym smoku też musimy zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może go muszę nakarmić? Nie zrobię tego, dopóki nie zobaczę się ze swoim prawnikiem. Takie traktowanie to... Czyli jednak nie. Pewnie i bym mógł, ale... Cóż... To było... Nie... Poważnie... Ten mechaniczny smok wygląda, jakby miał kłopoty ze zdrowiem. Ma wszystkie klasyczne objawy chronicznego bezdechu. Gość ma problemy ze zdrowiem, ale no nie mogę nic z nim zrobić. Takie traktowanie... Psa też do studni wrzucić się nie da. Przypuszczam. No dobra. Może udamy się do tej nieszczęsnej kuchni? Postaramy się tam coś wykombinować, jakąś pułapkę na gosposie. Bo nie mam pojęcia, co bym miał zrobić dalej, a jedyne, co mi przychodzi do głowy, to właśnie to. No przynajmniej tak mi pisał Dev Jeremy, że jakąś pułapkę tam muszę zrobić. Udało mi się zrobić dziurę w dachu, przez którą wlatują gołębie. Więc obstawiam, że te gołębie mają tutaj jakieś kluczowe znaczenie. Ten dzik ma w sobie... Gołębie są w kolorze fioletowym i pływają w wodzie. A zobaczmy. O! Czyli jednak miałem je nakarmić. I one tu puściły kleksa. A skoro puściły kleksa, to gość z posia pewnie tu przyjdzie i się na tym potknie. Tylko teraz w jakiś sposób miałbym ją tutaj zwabić? Głupie
gołębie z ich głupimi jelitami, które pracują na okrągło! Albo nie o to tutaj chodzi, bo ona z automatu to widzi, że one tu nasrały? Czyli... Może coś muszę tutaj położyć, gdzieś coś... Nie mam... Ta propozycja ma w sobie coś, co sprawia, że my... To miało... Nie. Nie słyszałem. Cóż, przynajmniej od tamtego razu w chińskiej restauracji, kiedy zamówiłem, nie przyjmujemy kart kredytowych, dobrze wys... Gołębie zjadły śliwkę, więc tak czy inaczej po kolejną śliwkę będę musiał się udać. Naczynia. Ale w jaki sposób miałbym tutaj zrobić pułapkę na gosposie? Zanim stała się ozdobą ściany, ta tarcza była używana do obrony osobistej, tak jak ja używam fatalizmu. O! Dlaczego ja tego puszaka wrzucam do szafy? A poczekajcie, to jest jakiś sznurek. Poważnie? Cokolwiek każesz, szefie. Psa mogę włożyć do szafki. I tą szafkę mogę zamknąć. Aha! O to chodzi. Ale smyczka... My puszczamy tą smyczkę. Używanie wszystkiego z wszystkim nie zaprowadzi cię daleko w grze przygodowej. No dobra, ale tak czy inaczej muszę iść po śliwkę. Wydaje mi się, że kiedy te gołębie tutaj nasrają, to ja będę musiał rozciągnąć tą smyczkę, przyjdzie gosposia i się wywróci. Miejmy nadzieję, że o to chodzi w sumie. Czy to będzie miało rację bytu? Czekajcie, po śliwkę chyba... Jak pójdę na prawo, będzie szybciej, nie? Młotek? Szkoda, że nie mogę więcej śliwek wziąć do ekwipunku, tylko jedną. Wiecie, gdyby mi z jedną nie wyszło, to bym mógł wykorzystać drugą, a tak będę musiał ponownie tutaj przyjść, jeżeli coś pójdzie nie tak. A to jest takie, wiecie, na siłę rozciąganie gry. Chociaż ta gra jest dosyć długa, ale przyjemna, naprawdę. Tubka kleju. Co rozumiesz przez użyj? Dobra, gołębie. Czas was nakarmić. I znowu puściły kleksa. To użyjmy zatem smyczki. Myć, polerować, zdrapywać i znowu myć. Mogłam posłuchać matki i robić karierę jako gwiazda porno. Ale zaliczyła dzwona. To nic osobistego, przepani. Czy my ją właśnie zabiliśmy? No nie. Może straciła kilka zębów.
Ale zrobiła też wielką dziurwę. Wygląda jak marmurowy odcisk twarzy gospodyni. To tak naiwne, że nazwanie... Stare harcerskie sztuczki na zbieranie odcisków śladów stóp. Kiedy tylko ta masa bakterii zastygnie, będę miał niemalże idealną kopię twarzy gospodyni. No i świetnie. To wyklucza... Sama myśl o dotykaniu tego już zwiększa... Dobra, prawdopodobnie to musi zastygnąć. Świetny pomysł. Jeśli dmuchnę tym miechem, zmniejszę ciśnienie powietrza pozostającego w kontakcie z powierzchnią śluzu, znacznie zwiększając prędkość parowania zawartej w nim wody, co skróci czas jego koagulacji poniżej czasu wstępnie określonego dla parowania w niezmiennych warunkach temperatury i ciśnienia powietrza. Niech Bóg ma w swej opiece termodynamikę. Mamy odlew. Bła. I dzięki temu... Bła. Wygląda jak diabeł. Dzięki temu prawdopodobnie uda nam się wejść teraz do tamtego budynku przed zamkiem. Ale moi drodzy, udamy tam się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Hej!